Istanbul, przykładowa rozgrywka. Plansz rozkładamy 4 na 4. W zależności jak chcemy grać. Trzy numerki widoczne na każdej takiej planszeczce. Zielona obwódka, niebieska i brązowa. Krótkie ścieżki, czyli na szybką grę. To jest niebieska obwódka, ta środkowa i właśnie według niej rozłożyliśmy tutaj planszę. Długie ścieżki, czyli na dłuższą grę, bardziej zaawansowaną. To jest, są zielone numery tutaj. A te największe numery to są zgodnie z kolejnością, czyli lokacje o podobnym działaniu są blisko siebie. Oprócz tego wiadomo, możemy całe te karty wziąć, potasować i rozłożyć jak chcemy. Kolejna sprawa, to są nasze wózki transportowe. Każdy z nas ma swojego człowieka, kupca i rozpoczyna z czterema pomocnikami, którzy są pod nim tutaj. Rozpoczynamy na fontannie. Na swoim wózku mamy znaczniki w tak samym kolorze jak jest nasza postać i zaczynamy, że nie mamy żadnych towarów, czyli na szarych porach. Celem gry jest uzbieranie 5 rubinów. Jak dwie osoby, to tu jest taki znaczek, to 6 rubinów. Możemy w czasie gry zdobyć 5 pomocnika, tylko każdy tutaj ma 5 pomocnika. Zaczynamy tak, tu jest znaczek pierwszego gracza, to on zaczyna z 2 lirami, każdy następny ma o 1 lir więcej. Są dziesiątki, piątki, jedynki, jeśli chodzi o liry. Karty pomocy też są oznaczone z taką wstążką, w zależności dla każdego jest karta pomocy. Tu są karty bonusu, tam różne dodatkowe opcje nam dają. Teraz może wyjaśnimy, jak wchodzimy, możemy wykonać ruch, akcję i spotkania. Ruchy wykonujemy jeden lub dwa, nigdy nie na ukos. Jak kończymy dany ruch, to zostawiamy sobie tam naszego pomocnika. Ewentualnie jak on już gdzieś tam jest, wykonując ruch go bierzemy ze sobą. Teraz może wyjaśnimy po kolei te wszystkie lokacje. Więc tak, najpierw tu mamy duży meczet. I w tym dużym meczecie możemy sobie kupić płytki i jest tak, każda kolejna płytka jest droższa, tu będzie więcej takich symboli. Zakup 5 pracownika, czy tego właśnie, który jest przy wózku i musimy tak, musimy mieć 2 takie zasoby i potem jeden z nich oddać. Kolejny to już musi mieć 3 zasoby, też jeden oddać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą musimy kupić, też każdy kolejna jest droższa, to możemy przywołać za 2 liry każdego pomocnika do nas. Teraz tak, poczta. Idąc na pocztę, bierzemy te odkryte towary, które tu są i kończąc akcję, przesuwamy znacznik na dół i kolejny już bierze te odkryte. I tak po kolei każdy będzie jeden przesuwał. Jak będą wszystkie na dole, to trzeba je z powrotem do góry przesunąć. Skład tkanin, idąc tu dostajemy maksymalnie tkanin, czyli przesuwamy na naszym tutaj wózku na maksimum znacznik w prawo. Mały meczet, w małym meczecie też dostajemy takie płytki i tutaj mamy tak, pierwsza płytka, to rzucając kośćmi, potem zaraz wyjaśnię, kiedy się rzuca kośćmi, możemy jedną z nich przełożyć na czwórkę lub dwoma wrzucić jeszcze raz. I ten żeton oznacza, że w tych wszystkich naszych składach tkanin, owoców, możemy ten, są trzy składy, możemy za 2 liry dodatkowy jeden towar sobie wziąć. Tu jest właśnie skład owoców, czyli że maksymalnie przesuwamy na swoim wózku owoce. Tu jest posterunek policji. To są nasze rodziny, one też mogą wykonywać akcje, tak jak my. Ich nie obowiązują spotkania, bo jak my się spotkamy, jak ja wejdę na jakieś pole, gdzie już jest taki człowiek, kupiec ze swoimi podwładnymi, no to muszę zapłacić 2 liry dla każdej osoby, którą spotkam. Jeśli wejdę gdzieś, gdzie jest rodzina, tylko nie na tym polu, bo to jest akurat posłanie policji, tu bym wszedł i tu byłby ten człowiek, no to odsyłam go do więzienia i otrzymuję za to pieniądze, 3 liry lub kartę bonusową. Tutaj na tym polu, gdy jesteśmy, to przywołujemy pracowników, naszych pomocników pod nas. Teraz tak,
Skład przypraw to zielony znacznik, tak, zielony znacznik maksymalnie jest przesuwany na wózku. Czarny rynek, bierzemy jeden z tych towarów i rzucamy właśnie kostkami. Jeśli wypadną danej ilości oczek, czyli 7, 8, to jeden znacznik niebieski dostajemy, 9, 10, 2 niebieskie, a najwyższe to 3 niebieskie. Tutaj mamy karawanseraj. Jeśli zużywamy nasze bonusy, dokładziemy je tutaj. Jak tyś się trochę nazbiera, to potem możemy, będąc tu, dwa wziąć i wybrać sobie z tych dwóch jeden, że one już są tak potem kładzone tutaj. Mały targ. Mały targ to są takie znaczniki popytu, co potrzebuje mały targ aktualnie. I jeśli damy jedną rzecz z tych pięciu, no to dostajemy dwa liry. Dwie rzeczy z tych pięciu, obojętne jakie. Dostajemy 5 lirów i tak dalej, aż do piątki, wtedy dostajemy 20 lirów. Za każdym razem, gdy jakąś rzecz tutaj damy, dajemy to pod spód. Tutaj mamy herbaciarnię. Wymyślamy sobie jakąś cyfrę lub tam liczbę między 3 a 12. Rzucamy kostkami. Jeśli wypadnie ta liczba czy cyfra równa lub większa, to dostajemy tyle lirów, ile pomyśleliśmy. Jeśli wypadnie mniejsza, no to wtedy dostajemy tylko 2 liry. I tu się przydaje właśnie ta płytka, zmiana tej kostki, jak nam nie wyjdzie wrzut po prostu. Tutaj mamy pałac sułtana. W pałacu sułtana te towary mu dostarczamy i wtedy dostajemy ten rubin. Potem kolejna osoba dostarcza te towary i na dowolny znacznik, dostaje ten rubin. I każdy kolejny rubin jest po prostu droższy o jeden. Tutaj mamy duży targ, to samo co na małym, tylko inne towary i inne stawki pieniężne. Tutaj mamy, to jest kołodziej, nasze wózki możemy rozbudowywać, bo teraz mają takie tutaj dziury jakby w wózku, możemy je powiększyć, a trzy takie powiększenia mogą być, jak będą trzy powiększenia, każde za 7, to potem dostajemy rubina, czyli już mamy jeden z tych pięciu. Jubiler, każdy rubin kosztuje daną kwotę, oczywiście każdy kolejny jest droższy z tych rubinów. Co by tu jeszcze powiedzieć? Aha, dwa takie duże znaczniki. Przemytnik oraz burmistrz. I tak, spotkanie z burmistrzem. To burmistrz nam daje kartę bonusową z zakrytego stosu. I musimy za nią zapłacić, odrzucając 2 liry albo inną kartę bonusową z ręki. To są te karty, tak. A przemytnik, ten czarny z kolei, to nam daje jeden wybrany towar przez nas, ale musimy zapłacić za niego 2 liry albo odrzucić jeden dowolny towar. No i to by było mniej więcej tyle z takich, początkowych reguł. Wszystkie karty te są wyjaśniane tutaj w takich planszetkach skrótowych, co oznaczają oznaczenia na tych bonusach. One są dwustronne, z dwóch stron jest to samo. Też jest taka fajna pomoc. No i to mniej więcej by było na tyle. To już film tak jest długi. 8 minut. No, dziękuję.